cześć, witajcie. Jesteśmy na stacji Shella. Nowy zegar parkingowy, bo stary się zepsuł latem. Od temperatury trochę się wynił, trzeba było wymienić. A teraz udaje się... O, Opel Schwerter Autohaus na szczepienie drugą dawką na Pfizera i salony Volkswagen, Opel, Ford, stacja Shella, a ja na szczepionko w sobotę i 8. I dawaj! Masakra! Taka kolejka. Bus do szczepienia. Początek kolejki. Jezus, kurna. Unbelievable. Ja pirmandolę. Makabra, 1,5 godziny czekania na szczepienie, jeszcze 0,5 godziny, to będzie łącznie 2 godziny czekania, żeby się zaszczepić w busie szczepionkowym, ale warto było odczekać swoje. Ważne sprawy. Ale chłodno jest. Jest, znaczy, że nie rusza, stoi w kolejce, to... O, udat. Ale potem matku Donaldu. Będzie okej. Matku Donaldu. Ja pierdzielę, jak fajnie. Oh my God. Dobra. Wracam do kolejki, 0,5 godzinki jeszcze, to będą 2 godziny razem czytania i szczepionko i lecimy do McDonald'ów. No, wiedziałem, że będzie duża kolejka, ale nie spodziewałem się, że aż tak, że 2-godzinna, że aż tyle będzie ludzi. Wzięli się chwilę wcześniej na filmie, ile ludzi czyta na szczepienie, tak więc w Niemczech, w odróżnieniu od Polski, szczepienia są popularne i ludzie się szczepią. To tylko w Polsce jest taki stan umysłu, że się ludzie nie chcą na nic szczepić, nie myślą, a jednak myślenie ma przyszłość. I lecimy dalej. Kurwa! Ale się... Jadąc autem gdzieś, to człowiek się nie męczy, ale jak ma 2 godziny stać na nogach w kolejce, to nogi wchodzą w dupę, w żopę, włażą niesamowicie.
Dobra, lecimy dalej.